Cześć, jesteśmy MotoSpace i dziś mamy dla Was najbardziej naszym zdaniem atrakcyjną odsłonę hybrydowej Toyoty Corolli Sedan. Nieczęsto mamy okazję prezentować auto w równie eleganckiej scenerii, a Corollę pokażemy tak szczegółowo, jakbyście sami oglądali ją w salonie. Zapinamy pasy i jedziemy. Jesteśmy już w zaprzyjaźnionym salonie Toyota Radość w Warszawie, a na filmie uśmiecha się do Was hybrydowa Corolla z czterodrzwiowym nadwoziem. I teraz trzeba będzie się na moment skupić. Auto, które oglądacie, to naszym zdaniem najlepiej wyglądająca Corolla Sedan obecnej generacji. Dlatego właśnie tak bardzo chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda Corolla Sedan GR Sport. Tymczasem okazało się, że tegoroczna produkcja jest już praktycznie wyprzedana, a zapowiadana Corolla po liftingu to dopiero przyszłość. Czyli mieliśmy do wyboru albo pokazać Wam ostatni egzemplarz Corolli Sedan GR Sport z roku 2022, którego już nie można kupić, za to z przyszłorocznymi cenami, albo zrobić pokaz slajdów auta z roku modelowego 2023, którego jeszcze nie wyprodukowano. Wybraliśmy tę pierwszą opcję i oto oglądacie Corollę Sedan GR Sport z roku 2022, a my opowiemy o jej wyposażeniu i cenach tak, jakbyście zamawiali auto do produkcji i odbioru w przyszłym roku. Corolla Sedan mierzy 463 cm długości, a szerokość bez lusterek wynosi 178 cm. Wysokość auta to 143 cm, a rozstaw osi aż 270 cm. Czy Corollę można nazwać klasycznym sedanem? Moim zdaniem niezupełnie, bo auto ma bardzo skróconą klapę bagażnika i maksymalnie do tyłu wydłużony dach, aby uzyskać jak najwięcej miejsca dla pasażerów. Innymi słowy, przedział pasażerski jest bardzo długi w relacji do długości auta. Drzwi przednie i tylne są wystarczająco długie i co istotne, Corolla Sedan zapewnia również dobrą widoczność do tyłu. Wygląd tej odmiany Corolli jest inspirowany sportowymi modelami GR i nawiązuje do barw zespołu reprezentującego Toyotę w rajdach i wyścigach. Auto ma 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 225x40 R18. Na klapie bagażnika zobaczycie dyskretny ozdobny spoiler i emblemat GR Sport oraz czarny element nad tablicą rejestracyjną. Światła przednie i tylne wykonano w technologii LED. Przednie reflektory są projektorowe, a nie segmentowe, co pozwoliło stylistom zaprojektować naprawdę filigranowe lampy. Są też LEDowe światła przeciwmgielne oraz spryskiwacze reflektorów. Lusterka zewnętrzne, przedni grill, środkowe słupki i boczne progi polakierowano w kolorze fortepianowej czerni. Czarne są również akcenty w kształcie litery C po bokach frontu przedniego zderzaka oraz dach samochodu, chociaż nie filmowaliśmy auta z góry i potrzeba trochę cierpliwości, żeby zobaczyć go na filmie. Szyby tylna i boczne są dodatkowo przyciemniane, a nadwozie pozbawiono chromowanych elementów ozdobnych, znanych z tańszych wersji Corolli. No właśnie, ile takie auto kosztuje? Ceny Corolli z nowym 140-konnym napędem hybrydowym piątej już generacji startują od 114 900 zł za specyfikację komfort. W standardzie takiej Corolli znajdziecie m.in. 16-calowe felgi aluminiowe z oponami 205x55 R16, automatyczną klimatyzację dwustrefową, nawiewy w drugim rzędzie siedzeń i kamerę cofania. Do tego Corolla Comfort na rok 2023 będzie miała światła dzienne i przeciwmgielne w technologii LED, a w kokpicie znajdą się nowe 12-calowe cyfrowe zegary i system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,5 cala. Taki kokpit widzicie teraz na slajdzie. Jest też zapobieganie kolizjom z rozpoznawaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystent pasa ruchu oraz rozpoznawanie znaków drogowych. Corolla GR Sport to najdroższa specyfikacja w gamie, która kosztuje 137 900 zł. O jej zewnętrznych elementach wyposażenia już Wam opowiedzieliśmy, a w zakresie systemów bezpieczeństwa czynnego Corolla GR Sport ma dodatkowo monitoring martwego pola lusterek wstecznych oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym podczas cofania z bardzo cenną funkcją autonomicznego hamowania. Jest też asystent bezpiecznego wysiadania z samochodu,
który ostrzeże, jeżeli z tyłu będzie nadjeżdżał inny pojazd, a wy zechcecie wysiąść z Toyoty zaparkowanej równolegle do drogi. Bagażnik ma pojemność 471 litrów. Zawiasy klapy wnikają w przestrzeń bagażową i trzeba o tym pamiętać, wypełniając boki bagażnika przewożonymi paczkami. W Corolli hatchback pod otwartą klapą schowacie się w razie pakowania w deszcz. Podobnie będzie w kombi, które przy okazji ma znacznie większy kufer. Sedan ma za to zaletę, której nie mają oba wymienione rodzaje nadwozia. Otóż jeżeli wozicie kogoś na tylnej kanapie i zimą często otwieracie bagażnik, a pasażer czeka w aucie, to w hatchbacku i kombi zimno przez otwartą klapę będzie leciało do kabiny. W sedanie nie ma takiego problemu. A skoro Corolla Sedan rozwiązała już jakiś problem, to świetny moment, żeby zasubskrybować nasz kanał i przy okazji sprawdzić, czy może wasze auto da się gdzieś taniej ubezpieczyć. Link do kalkulatora ubezpieczeń znajdziecie pod filmem, a my wracamy do Toyoty, a konkretnie do silnika. W 2023 roku Corolla dostanie hybrydę piątej generacji, która w odmianie z silnikiem 1.8 będzie miała 140 koni mechanicznych. Pełne dane homologacyjne są jeszcze w drodze, ale producent obiecuje, że zużycie paliwa utrzyma się na poziomie wersji o mocy 122 koni mechanicznych, znanej z wyjątkowej oszczędności podczas jazdy miejskiej. Znacznie poprawiły się za to katalogowe osiągi samochodu, bo przyspieszenie do 100 km na godzinę skróciło się aż o 1,7 sekundy i zabiera obecnie 9,2 sekundy. Konstruktorzy obniżyli również obroty silnika podczas przyspieszania oraz zmienili oprogramowanie sterujące hybrydą tak, aby kierowca bardziej intuicyjnie wyczuwał przyspieszanie samochodu. Przy okazji przeprojektowano silnik elektryczny przy przekładni planetarnej, realizującej funkcję bezstopniowej skrzyni biegów oraz akumulator, który jest teraz lżejszy, mniejszy, ale za to mocniejszy. A jeżeli 140 koni mechanicznych wam nie wystarcza, a przy okazji chcielibyście obejrzeć Corollę Kombi, to zapraszamy was na nasz test takiej Toyoty z dwulitrowym silnikiem w pełnej hybrydzie. Link do tego filmu powinien się teraz pokazać na waszych ekranach. Oglądacie teraz miejsce kierowcy Toyoty Corolli Sedan GR Sport. Pamiętajcie, że to auto z roku 2022, a w przyszłym roku przywita was kokpit z nowymi zegarami i centralnym tabletem, który widzicie na slajdzie. W kabinie Corolli GR Sport znajdziecie elementy charakterystyczne dla tej właśnie specyfikacji. I tak fotele mają mocniej zaakcentowane boki i spodobają się fanom dynamicznej jazdy po krętej drodze. Auto ma materiałową tapicerkę z elementami skórzanymi i tylko w wersji GR Sport fotel pasażera będzie miał regulowaną wysokość. Bardzo przyjemnie trzyma się w dłoniach trójramienną kierownicę, która trzy ramiona ma również w tańszych Corollach, ale tutaj obszyto ją perforowaną skórą. Z przodu zamontowano nakładki progowe dedykowane wersji GR Sport, której logo znajdziecie m.in. na przycisku uruchamiania samochodu. Może tego nie wiecie, ale w hybrydowych Toyotach, jeżeli nie mówimy o pierwszym danego dnia, tylko kolejnym uruchomieniu samochodu, po wciśnięciu tego przycisku silnik spalinowy może, ale nie musi się uruchomić. Corolla GR Sport ma także ciemną podsufitkę, a jak wyglądają przestronność z przodu i pozycja za kierownicą? Moim zdaniem dobrze. Nasz operator kamery ma 180 cm wzrostu i bez trudu mieści się za kierownicą Toyoty. Ma nawet rezerwę w postaci niewykorzystanego zakresu wzdłużnej regulacji kolumny kierownicy. Ja mam 191 cm wzrostu i w teście, o którym wspominałem, również nie miałem problemów ze znalezieniem wygodnej pozycji za kierownicą. Natomiast z tyłu, w kombi, musiałem siedzieć z lekko pochyloną głową. Ale tutaj mamy sedana i na jego tylną kanapę jeszcze zajrzymy, a teraz wrócimy do wyposażenia. Przednie fotele w modelu na rok 2023 będą podgrzewane, a fotel kierowcy ma elektryczną regulację podparcia lędźwiowego. Nawigacja to standard nie tylko w GR Sport, lecz nawet w najtańszej dostępnej hybrydowej Corolli Sedan. System audio dysponuje 6 głośnikami, a do dyspozycji kierowcy jest bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay i przewodowy Android Auto. Centralny ekran dotykowy będzie miał przekątną 10,5 zamiast 8 cali,
i zyska powłokę antyodblaskową, czyli coś, co powinno być moim zdaniem standardowym wyposażeniem każdego wyświetlacza, każdego urządzenia używanego przez człowieka. A to już coś, co w dobie obsługi dotykowej ucieszy mnie w każdym samochodzie. Oddzielny panel klimatyzacji z prawdziwymi fizycznymi przyciskami i pokrętłami. Jak dotąd nie wymyślono niczego, co umożliwiałoby szybszą i bardziej intuicyjną regulację temperatury w aucie niż pokrętło. Za to przyciski mogłyby być nieco większe i mieć dłuższy skok, wtedy ich obsługa byłaby jeszcze prostsza niż obecnie. Panel obsługi klimatyzacji umieszczono wygodnie wysoko, co minimalizuje rozpraszanie uwagi kierowcy. Wentylacja ma również tryby szybkiego i delikatnego chłodzenia. Zadbaliśmy o odpowiedni klimat w kabinie i możemy Was już zaprosić na tylne miejsca Toyoty Corolli Sedan. A tam witają Was kanapa z wystarczająco wysokim siedziskiem, wygodnie pochylonym oparciem i spora powierzchnia bocznych szyb. Bardzo się ona przyda, bowiem mocno zabudowane w górnej części przednie fotele zasłaniają widok do przodu. Drzwi odsłaniają odpowiednio długi otwór, który sięga aż do samego oparcia kanapy, nie tworząc progu, który trzeba by było omijać podczas wsiadania. Mamy na kanale salonowe prezentacje aut, gdzie taki próg pochodzący od nadkola można zobaczyć. Mimo długiego dachu w Corolli Sedan podczas wsiadania i wysiadania na tylną kanapę trzeba się jednak solidnie schylić. Jeżeli pozycja na kanapie będzie odpowiadała Waszej budowie, a za kierownicą nie siedzi koszykarz, to macie szansę na podróż w kulturalnych warunkach również w drugim rzędzie siedzeń. Ponieważ tylni pasażerowie mocniej niż kierowca odczuwają dynamikę przyspieszania i hamowania, to z pewnością ucieszycie się z tego, że jedziecie hybrydą, bo przy tym napędzie jazda jest wyjątkowo płynna. I jak, podoba Wam się taka Corolla? Bo o finansowej opłacalności jazdy hybrydą Toyoty w zasadzie nie ma co dyskutować. Wystarczy zapytać taksówkarzy, ile w mieście palą ich Aurisy, Corolle i Priusy. Hybryda to również wyraz poszanowania dla zasobów planety, których niebawem zacznie brakować. Można powiedzieć, że z jednego akumulatora auta w pełni elektrycznego wystarczyłoby pierwiastków ziem rzadkich dla kilkudziesięciu hybryd. I myślę, że dla świadomych fanów ekologii i zrównoważonego rozwoju to powinien być bardzo solidny argument. Jeżeli chcielibyście przyjrzeć się innym modelom Toyoty na naszym kanale, to piszcie w komentarzach, będziemy na nie polować w salonie w radości, bo naszej kamerze bardzo się tam podobało. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nie chcecie koniecznie kupić wersji GR Sport, to pozostałe specyfikacje Corolli z obecnego roku modelowego, zarówno z silnikiem wyłącznie benzynowym, jak i w hybrydzie, są dostępne, a okres oczekiwania wynosi do kilku tygodni. Polecamy Waszej uwadze zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy, która działa przy naszych filmach na komputerach. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia.